Sami ocencie. 3 baret za ponad 1,5 kafla powinien tak wyglądać. Pusty karton w celu wyrównania objętości. Udało mi się tą zasadniczą paczkę wyciągnąć z bąbelków. Było ich naprawdę całkiem sporo. Rozpakuję tą małą, ponieważ w małej paczce znajdują się baterie, które chcemy użyć w tej replice. I od razu podłączę do ładowania. Poprosiłem chłopaków ze sklepu Cytadeli, aby dobrali mi do tej repliki baterie. Ja po prostu powiedziałem, żeby było to lipo. Jest lipo, co wybrali. Arme 2600 pojemności. Nie wiem, czy to ostrzyło. I tą jedną armę. I tą jedną armę sobie. Tą jedną armę sobie zaraz zaczniemy ładować. Bo nie wiem, czy jest naładowana. Ładnie zapakowana. Ładowarka. Ładujemy. Charakterystyczne piszczenie. Karteluszkę sobie odkładamy. Tak jak powiedziałem, zamówienie trzeba będzie sprawdzić. Jest i zasadniczy karton opisany przez polskiego dystrybutora. Widzę tutaj również oznaczenia producenckie. No dobra, żeby nie przedłużać, bo jest co pokazywać. Baret od Snowwolfa. Jest to jedna z największych replik WSG. Nie wiem, czy nie największa. Jedna z cięższych. Jedna z droższych. Też nie da się ukryć, że jedna z droższych. Mamy kartę gwarancyjną. Ok, lecimy dalej. Cóż w tym pudełaczku jest? Wyciągniemy to wszystko, bo teraz tak. Replika zabezpieczona jest, widzicie, w kartonowym pudełku. Czy on jest gruby? No nie powiedziałbym. Widziałem grubsze pudełka, które zabezpieczają repliki. No i styropian wygląda, jakby był taki, no on jest podzielony, tak? Nie jest to jedna wytłoczona pianka, tylko podzielony. Czy dobrze, czy źle? No nie wiem. Ale może dlatego w sklepie zapakowano solidnie bąbelki, żeby przypadkiem te styropianki, żeby te styropianki nam się po prostu nie rozwaliły. A więc na wyposażeniu od razu z bomby dostajemy kilka elementów, które trzeba przymocować do repliki. Jest to na przykład, o, jest trochę tutaj ufajdana luneta. Jak do bareta przystało, dosyć spora. Na razie lunetę odkładamy. Wkładamy również papier od lunety. Myślę, że sobie poradzę bez instrukcji montażu. Drugim elementem luźnym, który jest na wyposażeniu tej repliki, to jest dwójnóg. O, już wiem, skąd ten smar. Pewnie element. Element jest jak najbardziej stalowy, bo już czuję w rękach, że jest, nie muszę nawet sprawdzać, jest bardzo ciężki. I te nóżki tego dwójnogu już sobie wyciągnę obie, przygotowując się do tego montażu. One wyglądają naprawdę solidnie. Ok, lecimy dalej. Uchwyt transportowy. Dlaczego? No ta replika
jest po prostu ciężka. Czasami łatwiej będzie ją w ten sposób chwycić, tak, i transportować sobie. Który też zaraz zamontujemy. Jest i zawieszenie taktyczne. Biedne takie, ale jest. Kulełki firmowe Snowwolf. W małym białym pudełeczku znajdują się, jak przypuszczam, elementy montażu wysokiego. Magazynek. Duży, wielki, konkretny magazynek. Proszę. Ale tak naprawdę jest to tylko obudowa dobrze znanego nam magazynka od M, serii M. No i z bólem muszę stwierdzić, że jest to high cap. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj zamienić tego high capa na jakiegoś mida, lowa albo reela. Postaramy się przynajmniej. No, jest już temat na kolejny film. Cóż nam tu jeszcze zostało? Zostały jeszcze formalności, czyli instrukcja obsługi repliki Snowwolf ze wszystkimi bajerami. Uwaga, danger. Instrukcja montażu, opis elementów po chińsku, angielsku. Po chińsku i angielsku. Po polsku nie ma. To jest. No i dobieramy się do tego, co najważniejsze. Jest wycior. Karton nie będzie nam już potrzebny. Myślę, że wycior również nie będzie nam potrzebny. Nie wiem, co nas podkusiło, żeby pierwszy unboxing robić Beretta. Pierwszy raz w tym miejscu, ale spoko, damy radę. Myślę, że damy radę. Ocenę zostawiam wam. Jest ciężar. Jest baret. O, i to jest to. On jest naprawdę wielki. Nie wiem, czy obejmuje go cała kamera. Jeśli nie, to się cofnę. To jest kobyła. To jest kawał repliki. I jest ciężki. A nie jest jeszcze uzbrojony we wszystko, co tutaj dostarczono nam. No co? No nie ma co długo ściemniać. Uzbrajamy Beretta w dwójnóg. Jedna noga siedzi. Ok. I tak właśnie działa system składania i rozkładania dwójnogu. Należy za nogę pociągnąć do siebie i ustawić się w pozycji o tak właśnie złożoną, rozłożoną. To niby lata, to niby dynda. Ale uwierzcie mi, to właśnie tak ma być. To jest stal. Tutaj ta część, ten element, noga, jak już wam pokazywałem. O, jest jeden element. Liocha. Nie stalowy, ale
ale nadal to jest tutaj bardzo solidnie. O, tak właśnie te nóżki pracują. Tak pracują. Znowu pociągnąłem za tą krótką. Krótko wydłużamy i mamy pozycję jeszcze bardziej wyciągniętą. Naciskając ten mały element, nie wiem czy to widać, możemy schować. Zaprezentuję, wyciągam. Chowam. Jest, siedzi. Chciałem zrobić pewne modyfikacje stołu, bo baret się po prostu nie mieścił. No on jest po prostu wielki, a nie chciałem, żeby spadł. Luneta. Luneta stokowa. O, tak ją nazwijmy. Luneta stokowa. Z tubusem światła 50, z przybliżeniem 3,9. I z oczywiście z siatką celowniczą podświetlaną Mildot. Taka oto piękna luneta. Później wam to jeszcze zoomuję bardziej. Już ją montujemy. Jest to chyba jedyne narzędzie, które jest potrzebne do montażu tych wszystkich elementów zewnętrznych repliki. I jest ono dostarczone przez producenta w zestawie. Aczkolwiek jest to zwykły imbus. Ok, teraz zamontujemy rączkę w tryb transportowy. Chyba będzie dobrze, co? Powinno być ok. No i tutaj mamy już taką śrubę, którą można z palca. Nakręcamy solidnie. No nawet bardzo solidnie, bo jest to chwyt transportowy. A dźwigać będziemy 6 kg z hakiem. O. Voilà. Tak właśnie prezentuje się replika Barretta M82A1 od Snow Wolfa pod nazwą 02A CQB. I teraz ten skrót CQB. Wiemy wszyscy, co to znaczy, ale ja nie mogę przestać się, że tak powiem, śmiać z tego określenia CQB. No, weźcie to na CQB. Pomijam fakt, że FPS-y tak, ale gabaryt nie. Przepraszam. Można powiedzieć, że gabaryt zgadza się w 100%, ponieważ w ostrej zależności od długości lufy karabin ma długość od 1200 mm aż do 1400 mm i ciut więcej. Ta replika ma długość 1210 mm, czyli naprawdę bardzo duża. Jest jeszcze model, który ma długość 1400 mm, natomiast jest lżejszy. Dlaczego? No, tego będziemy spróbowali się dowiedzieć, bo jest dłuższy, a jest, co podawają specyfikacje, jest lżejszy. Słuchajcie, ta replika zasilana jest gearboxem V2, czyli jest zasilana elektrycznie. Nie jest to czterotakt, więc producent Snow Wolf postanowił, że w tej replice nie tylko będziemy używać ognia pojedynczego, ale także będziemy mogli używać ognia ciągłego. O! A co? Nie można? I teraz, idąc dalej tym tropem, w broni ostrej w magazynku mieści się 10 naboi, a u nas 100.
20? 190 aż. 190, teraz mi się przypomniało. Tak, magazynek to taka duża część tej repliki. Tak jak już powiedziałem już wcześniej, w środku po prostu jest zwykły magazynek odjemki typu high cap. Dlatego te 190 kulek. Spróbujemy go włożyć. Magazynek wkładamy w ten sposób. O! Bardzo solidnie nam tutaj wskoczył. No i jest, siedzi ten high cap. I w zasadzie, pomijając ten chwyt transportowy, baret jest zmontowany. Prędkość wylotowa, jaką producent tutaj nam sugeruje, jest to 370 fps. Czyli prawie CQB. My to oczywiście sprawdzimy i wypróbujemy w terenie. Zobaczymy, jak wygląda komora hop-up. Nie wiem, czy... OK. Więc do hop-upu, żeby się dostać, nie wiem, czy to będzie widać teraz dobrze, po prostu odciągamy dźwignię. Mamy standardową komorę hop-up stosowaną w klasie M. Tak? O! Mocna sprężyna. Jeśli chodzi o baterię, baterię wkładamy tutaj z proszę tyłu. Tam jest miejsce na baterię. I podejrzewam, że będzie to mała tamia. Widzę też bezpiecznik. Kable są sztywne, czyli każdy serwisant wie, co z tym zrobić. Ok. Skoczyło. Te piny od Snowwolfa. Przyjrzyjcie się. Te kółka to nie są. To nie jest miejsce na zawieszenie. To jest po prostu ułatwienie. To jest po prostu ułatwienie, żebyśmy mogli te piny wyciągać. Ok. Magazynek pusty, ale na wszelki wypadek jeszcze go odepnę. Bo jak wcześniej mówiłem, coś tu jest w środku. Ktoś go testował i bardzo dobrze. Ogień pojedynczy. I dźwięk niczego sobie. I ogień ciągły. Nie będziemy strzelać za dużo na pusto, bo to dobrze gearboxowi nie robi. No i to by było w zasadzie tyle, co chciałem wam powiedzieć i pokazać tu i teraz, jeśli chodzi o bareta. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten barecik ma 370 fps, ale my sprawdzimy, ile tak naprawdę ten nasz potworek ma. Ale to najlepiej będzie zrobić w terenie. Będziemy testować bareta na LiPo 7420C od Arma Airsoft Technology. Dobra, zasypujemy kuleczkami 02 od Guardera w tym przypadku. Tyle kuleczek powinno nam wystarczyć. Sprawdzamy, czy podaje. Podaje
kuleczki zasypane. Test strzelania na sucho. Semi działa. Auto działa, zabezpieczamy. Dobra, przystępujemy do chronowania naszego Barretta od Snowwolfa, model SW02A CQB. Kuleczki 02, hop up na 0. Tam widać. Barret na kuleczkach 02, hopie na 0. Wypluł na między 380 a 391 fpsów. Stokowo zakładany jest 370, więc uważam to za bardzo dobry wynik. Idziemy dalej. 30 metr. Trafiony! 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 10! No jak widzimy, i Snowwolf, i operator również się spisali, 10 na 10 na 30 metrach. Zobaczymy, jak będzie na 40. Jak widzicie, nasz Barret od Snowwolfa, model SW02A CQB, trafił na dystansie 30 metrów, 10 strzałów na 10. Jednak każda kulka szła w inną część ciała. Artur oberwał w nogę, w ramię, w plecy, drugą nogę i drugą część pleców. Niestety nie ma dobrego skupienia ognia na małym dystansie. Zobaczymy, jak sprawdzi się na większym. Okej, jestem na 40 metrze. Jestem gotowy na 40 metrze. Jestem gotowy, może rozpocząć strzelanie. Trafiony! 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 10! Na odległości 40 metrów 3 strzały celne na 10 oddanych. Zobaczymy, czy Barret poradzi sobie z odległością 50 metrów. Przechodzę na 1,50 m. Nasz Barret SW02A CQB na dystansie 40 metrów udało mi się oddać 2 celne strzały. Niestety musiałem po części posługiwać się techniką, że uniosłem ciut lufę do góry, tak jak tu widzicie, a kulka i tak strzeliła w nogę. Sprawdzimy teraz naszego Barretta na 50 metrach. Rozpoczynam strzelanie 50 metrów. Gotowy? Można 10 strzałów testowych na 50 metrach. Trafiony! Dziesięć! Tylko jeden strzał doszedł do mnie. Kulki już opadały mi tutaj przy nogach. Ten jedyny też również trafił mnie w nogę. Niestety Barret na dystansie 50 metrów poległ. Udało nam się oddać jeden celny strzał z możliwych 10. Replika wypluła na kulkach 0,2, których też teraz używamy, około 370 do 390 fpsów. Jest to tyle samo, co fabryczna specna, czteroletnia w dodatku, która spokojnie przy wyniku 360-370 fpsów była celniejsza. Zobaczymy, co dalej.
spróbujemy ocenić, jak spisze się Barret strzelając serią. Ma ogień full, także możemy spróbować, jak to wyjdzie na tej 50. Wypuszczam 3 serie kontrol. Dystans 50 metrów. Trafiony! Tak samo jak w przypadku strzelania ogniem pojedynczym, kulki lecą już naprawdę niskim pułapem. Otrzymałem trafienie, ale było to spowodowane też być może rykoszetem. Myślę, że skuteczny zasięg Barretta można ocenić na jakieś 45 metrów. Sprawdzimy jeszcze jego skupienie. Przyjąłem, można rozpoczynać test. Wypróć cały magazynek. Obserwowałem to strzelanie ogniem ciągłym do tego naszego celu, który miał być podzielowiony jak ser szwajcarski. Kulki obijały się wokoło, cel również. Jeżeli operator celował w środek, to tu już widzimy, że w sektorze górnym nie ma żadnych trafionych celów, natomiast w dolnym tak, co może sugerować, że kulki po prostu opadają. Jest to wynikiem, tak jak powiedział mi strzelający, zajebiście krótkiej lufy w środku. Siemano, Barret właśnie jest w swoim naturalnym środowisku, czyli do tego, do czego żeśmy go zakupili, na strzelnicę, na różnego rodzaju wydarzenia, czyli będzie ciorany ostro w tą i we w tą. Dziś się już zaczęło, już strzelił kilkaset kulek i dalej sprawdzamy jego funkcjonalność. Zakończyliśmy wszystkie testy w terenie, a więc testy na zasięg skuteczny, na w ogóle zasięg naszego Barretta, na skupienie. Został również przetyrany na strzelnicy przez najlepszych ekspertów, jak widzieliście. Podsumujmy naszego Barretta i powiedzmy to, co trzeba powiedzieć. Wymieńmy jego zalety. Jego główną zaletą jest niezaprzeczalnie jego wygląd. Tak. I to jest jego jedyna zaleta. Replika Snowwolfa jak najbardziej nadaje się, aby kupić ją, powiesić na ścianie do oglądania bez funkcji dotykania. Już przy drugim kontakcie z dwójnogiem, jak widzieliście na filmach z terenu, Barret już nie miał dwójnogu. Dlaczego? Ponieważ przy drugiej próbie rozłożenia go ten element, ten niestalowy, okazał się po prostu słaby. W takim miejscu taki element. On po prostu się rozpadł. I tak straciliśmy dwójnik. Ok, tak jak podaje producent, jest wykonany w większości z metalu. I owszem, ale w większości ze znalu. Urządzenie woltowe, lufa zewnętrzna, szyny RIS, korpus. Tutaj ściąga nam chyba część wewnętrzna gearboxa.
część zawieszenia taktycznego. Część rączki. Owszem. Luneta. Śrubki jedynie. Ale przede wszystkim korpus. Magazynek. No, metalu ci jest w nim wiele, ale niestety jest to znal. I jak przekonaliśmy się po tej pięknej części, którą wam zaraz pokażę, tak to wygląda. Po rozpadzie na cząstki. Jest to znal. Ok, jest znal, ale jest on także tragicznie spasowany. Po czym wnoszę? Ano, zobaczcie sobie sami. Dzisiaj, jak zacząłem zabierać się do przygotowania nad filmem, wracając z bareta, wypadła z niego śrubka. Jak się okazuje, poszukałem, pogmerałem. Jest to śrubka, która tutaj, nie wiem, czy będzie widać, tutaj powinna być wkręcona od wewnątrz. Raz, dwa, trzy śrubki. Nie ma ani jednej. Pewnie te dwie pozostałe wypadły wcześniej. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. No ale, ok. Jest baret. Ładnie wygląda. Jak strzela. Jak strzela, sami widzieliście. Skuteczny zasięg 40-45 metrów. Od biedy jakieś kulki nam trafiały w sylwetkę człowieka. No i chcieliśmy sprawdzić, bo 380 FPS, które wygenerowało, ile dobrze pamiętam, to spokojnie można uzyskać większe, lepsze wyniki. Podobne repliki klasy tak zwanej średniej na takich parametrach mocowych osiągają bez problemu 50 metrów skuteczności. Więc postanowiliśmy zajrzeć do lufy. Cóż się tam kryje? No, kryje się. Tu jest lufa zewnętrzna. Proszę, taki ładny gwint. Jest nasz. I w środku ukazuje się nam lufa wewnętrzna. Nie wiem, czy będzie widać. O, gdzie się kończy? Kończy się tutaj zaraz za lunetą. A gdzie się zaczyna? Zaczyna się mniej więcej tutaj, zaraz za komorą chopak. Nawet nie mniej więcej, tylko dokładnie za komorą chopak. I żeby wam nie skłamać, tak, lufa wewnętrzna w snajperce, która całościowo mierzy 1200 mm, ma poniżej 300 mm. Wnioski? Celność, skupienie, zasięg. Powiecie mi, oj, okej, ale czego ty się spodziewałeś po chińskiej replice? Ano, spodziewałem się tego, że będzie chociaż zrobiona na średnim poziomie, ale biorąc pod uwagę to, że kosztuje 1800 zł bez promocji, no dobra, nawet jak jest w promocji, to i dalej kosztuje ponad 1000 zł, grubo ponad 1000 zł. I powiem wam naprawdę, że jest to bubel. Nie chciałbym być w skórze jakiegoś chłopaka, który ciężko zbierał kasę, żeby kupić sobie bareta. I kupił, który mu się rozpada i słabo strzela. I nawet nie mogę powiedzieć tego, że jest to baza pod budowę dobrej snajperki. Bo nie jest to baza, bo ona się po prostu nam rozpadnie. Sami ocencie, czy baret za ponad 1,5 kafla powinien tak wyglądać. Jeśli podobał wam się ten materiał, zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału.
Dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych filmów. Na razie.